Teraz zaczynamy pierwszą serię wznosów na barki z wykorzystaniem dolnych wyciągów. To jest bardzo fajna metoda tak zwanego wstępnego zmęczenia mięśni, czyli wykonujemy ruch izolowany, stricte izolowany, przed ruchem złożonym, czyli przed ruchem typowo takim budującym masę i siłę. Chodzi o to, żeby wstępnie zmęczyć mięśnie, żeby później móc kosztem większej intensywności treningowej lepiej przetrenować i dać lepszy bodziec mięśniom właśnie do wzrostu. Robimy tutaj 4 serie po 20 powtórzeń, w pełni kontrolujemy ciężar, a użycie bloczków właśnie jest tego gwarantem, że nie szarpniemy i trajektoria ruchu też się zwiększa, bo siła grawitacji działa delikatnie z boku, poprzez co ramię może być odwiedzione bardziej w tą stronę i zwiększamy w tym samym zasięg właśnie ruchu. Chodzi o to, żeby również zmaksymalizować napięcie odczuwane przez mięsień. U góry, czyli w fazie maksymalnego skurczu, jest tylko delikatne pyknięcie, a zatrzymujemy ruch w dolnej fazie, kiedy cały ciężar jest oparty tylko za pomocą mięśni obręczy barkowej i wyciskamy go z martwego punktu, czyli robimy na dole zatrzymanie, ale zauważcie, że łokieć nie idzie zbyt nisko, a dłoń znajduje się w linii uszu. Wtedy jest największe przepięcie tutaj mięśni naramiennych. Jest to też fajna metoda właśnie na to, żeby dobrze zmęczyć, przetrenować obręcz barkową, a nie będziemy tutaj używali dużych ciężarów, ale odczucia mięśniowe będą naprawdę bardzo, bardzo fajne. Zmiana. Patrzył mi, że usiądzie tak jak ja i będzie. I u góry pyknięcie, oprzyj się. I teraz góra. Góry nie blokujesz łokci, góry jest pyknięcie, a tu jest wdech, wydech i z martwego punktu. U góry jest tylko pyknięcie. O właśnie. Czyli odpoczywamy w drugą stronę, nie? Kolejne ćwiczenie na barki. Przyciąganie dolnego drążka wyciągu. Mówi się do brody. Ja mówię, nie ciągnijcie do brody, bo to nie jest ważne, gdzie znajduje się drążek. Ważne jest, gdzie znajduje się łokieć. Zobaczcie. My mamy traktować przebieg od łokcia w dół jako tylko i wyłącznie uchwyt do ciężaru. A całą pracę ma przyjąć bark. Tak jest teraz, zobaczcie. Łokieć ma iść wysoko, a tu jest wszystko luźne. Dlaczego używamy dolnego wyciągu? Bo tak jak wam powiedziałem, barki kochają po pierwsze dużą intensywność, po drugie stałe napięcie mięśni, po trzecie dużą ilość powtórzeń. Zaufajcie mi, na barki wystarczy w jednym ćwiczeniu użyć dużych ciężarów, a potem skupić się na intensywności i na stałym dopięciu i będą rosły. Yeah.
Robiłeś łapę w tygodniu? Co? Łapę robiłeś? W sobotę zrobimy, jutro plecy. Jesteśmy już po treningu, klatka bary zaliczone, równo godzina, było fajnie, intensywnie. Dzisiaj celowo Wam pokazałem kilka różnych metod treningowych. Celowo też używaliśmy na barki przede wszystkim wyciągów i maszyn, żeby Wam uświadomić, w jaki sposób można fajnie na przykład zatrzymywać ruch w trakcie serii, w jakim tempie należy oddychać, jak robić przerwę wewnątrz danego powtórzenia, to co robiliśmy na tym butterfly'u. Także było to dzisiaj celowe po to, żebyście wiedzieli, jak można fajnie różne metody treningowe wplatać w swój trening. Teraz obowiązkowo zestaw naprawczy. Wiadomo, turbojety, glutamina, a przed treningiem karnogeniksik. Oczywiście, jak jest gorszy dzień, to sok z gumy jagód. Wczoraj były nogi, wczoraj był sok z gumy jagód. Jesteśmy po kolejnym treningu. Było fajnie, ciężko, intensywnie, jak zwykle. Nie było gadania, nie było zbędnego, jak to mówi Kamil, dolenia, tylko była ciężka charowa, tak. I wy też tak trenujcie. Telefon w szatni albo ściszony gdzieś tam w torbie, na mega hardkorze wjeżdżacie, robicie to co wasze, zapominacie, a potem idziecie jeść. Możemy pogadać. Tak, a później teraz właśnie tak jak my sobie idziemy pogadać, białeczko, jedzenie i tak zjeść dobrego kurczaka z ryżem i z brokułami i z pozdrowieniami, jak to się mówi, team natural, pozdro. Trzymajcie się.